Siemano, dzisiaj mam kebab Zawijas, bo dawno nie było i dzisiaj nic z poleceń, ale spacerowałem sobie po rynku we Wrocławiu i mówię, coś by przekąsił, bo głód doskwierał, a i chęć posiedzenia sobie w lokalu, co by się ogrzać, wzięła górę i tym oto sposobem trafiłem do Ember Kebab i wziąłem sobie pitę z kurczakiem. Zanim przejdziemy do głównej recenzji, to fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę, dzięki temu film poniesie się dalej, a jak ktoś jest nowy na moim kanale, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i odkrywania ze mną najlepszych lokali w Polsce i nie tylko. Czas oczekiwania to 7 minut, pita z kurczakiem, jak dobrze pamiętam, za 17 zł, bo robiłem sobie notatkę z lokalu, co tam ważniejszego do powiedzenia, a zapomniałem ceny napisać, lecę tak z pamięci. Wizualnie podobny trochę do Zahira, którego nagrywałem ostatnio, będąc w Poznaniu, taka aktualizacja, ale tutaj więcej mięsiwa i sosy nie były takie słodkie. Kurczak w porządku, bez szału, od typowy średniak, ścinany na bieżąco, więc zrobiony tak jak trzeba. Nie był przeciągnięty na ogniu, ani grillowany za krótko, taki w sam raz. Warzywa typowe dla takich kebabów, znalazła się tam nawet marchewka. Lubicie? Dajcie znać w komentarzu. Placek chrupiący, nie było efektu prażynek, całość całkiem dobrze nabita, całkiem solidnie nabita, sosy mieszane, ale najbardziej o wyczuwalny czosnek, który właśnie sprawił, że był najbardziej wyczuwalny taki czosnkowy posmak, a ostrości nie stwierdzono, że tak powiem. Nie smyrnęło po podniebieniu. W skrócie jest to taki średniak, ale na głoda weszło to solidnie. Zatem solidne 5 na 10 dzisiaj wjeżdża i nie jest to miejsce, do którego namawiałbym, żeby iść specjalnie, by przeżyć kulinarną podróż w nieznane, a bardziej jak złapie was głód przy rynku we Wrocku, to można się tam przejść i posilić się. Dobra, na razie.